Kolejnym spotkaniem jest spotkanie ślepo narodzonego z Panem Jezusem Chrystusem. Ślepo narodzony w wyniku tego spotkania widzi Syna Bożego. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 9 rozdział od 1 do 41 wersetu. Lecz Jezus ukrył się i wyszedł ze świątyni, a przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia. Tak. I pamiętamy te słowa, które zostały wypowiedziane, to jedno wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli tego świadomość, że tego typu przemiana jest kluczowa w naszym życiu. W 8 rozdziale Ewangelii Jana czytamy o tym, jak Pan Jezus Chrystus został ostro zaatakowany przez ludzi należących do Jego narodu. I to jest bardzo ważne, żebyśmy trzymali się tych właśnie wskazówek ze Słowa Bożego, które tutaj wyraźnie widzimy, bo i naszym celem jest spotkać Pana Jezusa Chrystusa, ale nie jako Jego wrogowie, nie jako ci, którzy Jezusa Chrystusa atakują, tylko ci, którzy są Jego przyjaciółmi. I z tego powodu, że Pan Jezus został zaatakowany przez ludzi należących do Jego narodu, z tego też względu Pan Jezus Chrystus ukrywał się. Jednakże pomimo to Pan Jezus Chrystus nie przerwał swojej służby, łaski. Zarówno w swoich słowach Pan Jezus mówił, jak i w swoich czynach Pan Jezus działał i był wiernym świadkiem. W pewnym momencie zauważył człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie pragnęli dowiedzieć się, co było przyczyną tej ślepoty, pytając: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym narodził? Byli przekonani, że tak straszne upośledzenie musiało być karą za grzech. Do dnia dzisiejszego jest to fałszywy, ale jakże szeroko rozpowszechniony sposób myślenia ludzi. Pan Jezus Chrystus stanowczo odrzucił tę sugestię. Ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego, lecz aby się na Nim objawiły dzieła Boże. Nieszczęście tego ślepego człowieka w szczególny sposób ilustruje stan wszystkich ludzi. Boży Syn wykorzystał smutne okoliczności tego chorego człowieka, aby poprzez dzieło łaski Bożej przedstawić im, że On jest tym jedynym posłanym od Ojca Zbawicielem. Niewidomy spotkał na swojej drodze człowieka, którego zwą Jezusem. To On przygotował papkę z prochu ziemi oraz śliny i tym posmarował oczy tego niewidomego. To działanie nie przyniosło jednak oczekiwanego przez niego rezultatu. Wręcz przeciwnie. Podczas gdy wcześniej potrafił rozróżnić światło od ciemności, teraz nie widział zupełnie nic, gdyż na oczach miał błoto. Jednakże, gdy tylko uwierzył słowom Pana Jezusa Chrystusa i był im posłuszny, udając się do sadzawki Syloe, aby tam obmyć swoją twarz, od razu zaczął widzieć. Nazwanie Pana Jezusa Chrystusa szczególnym człowiekiem nic grzesznikowi nie pomoże. Dopiero przez wiarę w Niego jako od Ojca posłanego Zbawiciela może być on uratowany. Pan Jezus Chrystus jest światłością świata. Podarowanie ślepemu możliwości widzenia jest tego dobitnym znakiem. To światło oświeca wszystkich ludzi i pokazuje ich grzeszny stan. Są ludzie, którzy nie dopuszczają do siebie tych jasnych promieni. Światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Kto odrzuca Pana, pozostaje ślepy i idzie na wieczne zatracenie. Natomiast ten, kto uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, kto uwierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, jako posłanemu od Boga Ojca, przyjmuje Boże światło, zaczyna widzieć i otrzymuje życie wieczne. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, ogłasza Słowo Boże. Uzdrowienie ślepo narodzonego wywołało wśród sąsiadów wielkie wzburzenie. To jest naturalna reakcja ludzi nieskłonnych do skruchy.
Żydzi wraz z faryzeuszami nie akceptowali cudu Bożej łaski dokonanego przez Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ nie przyjęli Go jako ich Mesjasza. W swojej duchowej ślepocie, w swoim duchowym zaślepieniu, w swojej ślepocie wyłączali z synagogi każdego, kto uznawał dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Każdego, kto uznawał Jego dzieła. Tak postępując, okazali się narzędziami w rękach Bożego wroga. W samym środku tych wydarzeń rozbłysło skromne i proste świadectwo tego uzdrowionego ślepca. Z odwagą głosił on niewierzącym Żydom o swoim Zbawicielu. Dlatego został odrzucony, poniżony i wykluczony przez ludzi. Coraz lepiej poznawał swojego Zbawiciela. Na początku był on dla niego jedynie człowiekiem. W cudzysłowie, człowiekiem, przysadzawcę Syloe pojął, że Chrystus jest tym posłanym od Boga. Na pytanie faryzeuszy nazwał go prorokiem. Kiedy Jezus jako odrzucony spotkał się z nim, tym wyrzuconym, on padł przed Synem Bożym na kolana. Czy ty poznałeś Pana Jezusa Chrystusa jako Syna Bożego, czy jako proroka? Czy jako tym, tego wysłanego od Boga? A może to był dla ciebie tylko człowiek? Odpowiedz na to sobie w swoim sercu.